członkom akcji katolickiej bliskie są problemy natury etycznej i moralnej. Zainteresowani są też, jak te sprawy widzą przedstawiciele ugrupowania kierującego dziś Polską. Zaproszono więc do otwartej dyskusji posła ziemi lubuskiej, członka SLD, pana Andrzeja Brachmańskiego. I powiem tak, że mamy jakby tutaj dwie sytuacje. Po pierwsze, jakby coraz później młode dziewczyny wchodzą, decydują się na urodzenie po raz pierwszy. Tutaj nam to zdecydowanie spada. Dyskusję zorganizowano w Olsztyńskim Domu Kultury. Brali w niej udział oprócz pana Brachmańskiego ksiądz dziekan Markiewicz i pan Janicki. Pan poseł zobligowany został do odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. problemów dorastania młodzieży. Wypowiadał się też na temat małżeństw zawierających przez bardzo młodych ludzi. Taką sytuację, że zaledwie około 75% Polaków, czy prawie, dokładnie 75% Polaków ma własne mieszkanie. 25% Polaków mieszka u kogoś kątem. Te 25% Polaków to z reguły są właśnie te młode małżeństwa. I te młode małżeństwa odkładają decyzję o, po pierwsze, o tym, aby mieć pierwsze dziecko jak najwcześniej. Ja myślę, że Państwo wiedzą o tym, że młode kobiety właściwie powinny rodzić gdzieś między tym 19 a 24 rokiem życia, bo to jest z punktu widzenia lekarskiego najlepszy okres po raz pierwszy. A po drugie, te młode rodziny jakby mamy takie zjawisko, polegające na ograniczeniu liczby dzieci w rodzinie. I muszę powiedzieć, że to nie jest zjawisko nowe. Państwo, starsi Państwo pewnie pamiętają, że już w latach 70. była mocno przez ówczesne środki masowego przekazu jakby propagowany taki model rodziny 2+3. Już wtedy mieliśmy pierwsze te symptomy, natomiast drastyczny spadek urodzin mamy po roku 89 i on nie wiąże się z tą ustawą antyaborcyjną. On się wiąże z warunkami życia, więc ja bym powiedział tak, że jest to problem, z którym musimy sobie poradzić. Jeżeli będzie okazja, to ja w którymś momencie powiem, jakie są próby poradzenia sobie z tym problemem. Próby na razie. Polski w 96% katolickiej rodziny zależą również od ratyfikacji konkordatu ze Stolicą Apostolską. Kiedy nastąpi ratyfikacja konkordatu? Więc powiem tak, ja szczerze mówiąc nie widzę związku między warunkami życia a ratyfikacją konkordatu. Nie widzę tego związku. Natomiast na pytanie, kiedy nastąpi ratyfikacja konkordatu, to ja ze swojego punktu widzenia odpowiem tak. Ratyfikacja konkordatu powinna nastąpić po wyjaśnieniach wszelkich niejasności i wszelkich zapisów, które mogą być różnie interpretowane. Proszę, proszę Państwa. Proszę, niech Pan odpowiada, jak się tak wypowiesz. Jest to wypowiedź do kuratorów oświaty Ministra Edukacji. Tu jest dokończenie. Więc mam przed sobą wypowiedź biskupa Bieronka zamieszczoną w Katolickiej Agencji Informacyjnej dotyczącą tej właśnie poruszanej sprawy. Sekretarz Konferencji Biskupatu Polski zaprotestował przeciwko wypowiedzi ministra edukacji, że będzie on sugerował kuratorium, aby w klasach, gdzie nie wszyscy uczniowie uczęszczają na katechizację, przesuwano zajęcia religii na pierwszą bądź na ostatnią lekcję. Zdaniem biskupa takie propozycje są wyrazem nietolerancji wobec uczniów, gdyż proponuje się im naukę religii tylko na ostatniej lub pierwszej lekcji. Ponadto dodał, iż taki plan zajęć byłby bardzo często nie do pogodzenia z możliwościami organizacji pracy samego katechety. Zdaniem biskupa Bieronka taka praktyka jest powrotem do PRL. Pani weźmy pod uwagę szkołę podstawową nr 3, gdzie pracuje 3 katechetów. Każdy z nich ma pełen etat plus kilka nadgodzin. Jak jest do pogodzenia ich praca i ustawienie
na pierwszej albo ostatniej godziny. Jest to niemożliwe. Ja akurat muszę powiedzieć, że jestem przeciwnego zdania i myślę, że powinniśmy szanować prawa wszystkich. I jeżeli... Tak. My mamy prawo dyktować. Nie. Koalicja się tutaj nie powołuje, jeżeli mają to prawo. To jest wybrana większość. Wobec tego, proszę bardzo, proszę być... Proszę Państwa, wybory, to jest proste. Proszę Panią, ja myślę, że tutaj ja będę stał twardo na tym stanowisku. Jest zarządzenie w tej sprawie i po prostu należy go przestrzegać, bo są również w tym kraju takie dzieci, które na religię nie... Są w tym kraju również takie dzieci, które na religię nie uczęszczają i mają prawo. I proszę Państwa, problem polega na tym, co zrobić z tymi dziećmi w momencie, kiedy lekcja religii jest w środku. Co z nimi zrobić? Proszę Państwa, Pan doskonale wie, że łatwiej jest, tak jak tutaj mówi ksiądz proboszcz, zwiększyć liczbę katechetów, niż zapewnić tym dzieciom opiekę w czasie, nie mówiąc o tym, że to strasznie strasznie dezorganizuje proces szkolny. I tu się z Państwem nie będę zgadzać. Natomiast, jeżeli Pan pozwoli, to rzeczywiście, gdyby przyjąć dosłownie wypowiedź ministra Wiatra, to ja się z tym po prostu nie zgadzam. Ja się z tą wypowiedzią ministra Wiatra nie zgadzam. Ponieważ...